www.czekpress.pl. W Polsce rządzi kilka czy kilkanaście mafijnych rodzin, bo tak naprawdę wygląda dzisiaj pisowska władza. Adam Bysiek, dzień dobry. Dziś w sobotę zakończyła się konwencja Nowoczesnej, gdzie gościem specjalnym był dziś Donald Tusk. Tam padły bardzo ważne i bardzo mocne słowa o tym, że dziś, czyli za rządów PiS od 8 lat w Polsce, rządzi po prostu kilka mafijnych rodzin. Posłuchajcie tego fragmentu. Żeby Polki i Polacy dokładnie wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi w tej wielkiej grze o najbliższe lata w Polsce, w Europie i na świecie. I czego tak naprawdę dotyka ten pomysł, ta idea referendum i tego wielkiego migracyjnego kłamstwa, o którym za chwilę jeszcze też kilka słów powiem. Piknik odbywa się w Pułtusku i jest piknikiem rodzinnym. Wiemy wszyscy, że Jarosław Kaczyński uwielbia rodzinne gry i zabawy na świeżym powietrzu. Ja bym oczywiście bardzo chciał, tak jak cała Polska, no to jest jednak prezes partii rządzącej i rządzi niepodzielnie od kilku lat w Polsce, żeby on na serio pomyślał o tym, co jest prawdziwym problemem polskiej rodziny, także tej w Pułtusku. Na wszelki wypadek, panie prezesie, chcę poinformować, że takie okrągłe na pikniku to jest piłka, grill to jest gorące i proszę uważać, nie dotykać. Duże kolorowe to są dmuchane wjeżdżalnie. I tutaj taki instruktaż na pewno się przyda panu prezesowi. Natomiast jestem pewien, że bardzo profesjonalnie przygotował loterię fantową na ten piknik. Loterię fantową pod hasłem Cześć Wujku. Rodzina pisowska w takiej loterii nie tylko w trakcie pikniku może wygrać, jak wiecie, willę, limuzynę, dotacje dla fundacji założonej wczoraj, stanowisko w spółce Skarbu Państwa lub w Radzie Nadzorczej. Ten autoironiczny piknik rodzinny kosztem rodzin z Pułtuska jeszcze raz przypomina nam o tym, że w Polsce rządzi kilka czy kilkanaście mafijnych rodzin, bo tak naprawdę wygląda dzisiaj pisowska władza. Do tego sprowadza się istota tej władzy. Każdej mafii politycznej, gospodarczej, kryminalnej potrzebne jest jako narzędzie sprawowania władzy kłamstwo, umiejętne przerzucanie winy na tych, którzy chcą pilnować prawa, niepohamowane złodziejstwo i pazerność. Jesteśmy tego wszyscy każdego dnia świadkami. Jesteśmy też świadkami postępującej arogancji i szokującej wręcz niewiedzy Kaczyńskiego i jego ludzi o tym, jak naprawdę wygląda rodzinne życie w Polsce. Jesteście, panie i panowie z PiS-u, w Pułtusku. Dzisiaj być może jakaś rodzina z Pułtuska wyrusza na wymarzony urlop. Wiemy ze statystyk i one są tak samo smutne w Pułtusku, jak i w każdym innym polskim mieście czy polskiej wsi. A po więcej zapraszam na portal www.czekpress.pl, gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach, również na tym Facebooku i na tym kanale na YouTubie. Punktualnie o godzinie 9 codziennie publikujemy najnowsze materiały z kompromitacji polityków obecnej władzy. Polecam również Państwu subskrypcję i obserwowanie nas. Można również nas wesprzeć. Informacje o tym, jak to robić, w opisie każdego posta, transmisji, a także na czekpress.pl.